Okej. Zróbmy to. Let's do this! O nie, to nie spaghetti! No! No! Ale mam ochotę na spaghetti. W ogóle za mną chodzi domowa lasagna. Tylko to jest tak dużo pieprzenia z tym sosem beszamelowym, warstwami, przekładaniem tego mięsa. O mój Boże, jakby to nie było tyle pierdzielenia, to po prostu jadłbym to co tydzień. Po prostu... lasagna jest zajebista! Czuję, kiedy jest się głodnym. Jak się jest głodnym, to w ogóle lasagna jest świetną pomysłem w głowie. Ale spaghetti też jest super. Wszystko, co jest domowe, jest lepsze. Może nie wszystko, ale, ale większość rzeczy domowe lepiej smakuje. Bo jednak masówka to masówka. O ile w restauracji zamówisz dobrej, no to spoko, ale... czasami jest różnie. I podłużnie. A propos bycia głodnym. Jakie według was jest najlepsze śniadanie? Jeżeli macie mieć śniadanie jakieś, to jakie jest wasze ulubione? Then she attacked her with the fish tank. That's too big to be a weapon. Then the piano. Why are you going even bigger? Nawet domowa przemoc jest lepsza niż kupna. It's on that bigger scale. O nie, hit. Dzisiejszy hit żartów, nie? If it's a weapon that was used to beat them to death, it should have had blood stains. Was there a weapon with blood stains on it? She beat her to death. Ja nie wiem, przeważnie na śniadanie nie wiem. Śniadanie jest super. Z tego co się dowiadywałem, to najlepszym podejściem to jest jedzenie bardzo kalorycznego śniadania. Że to jest bardzo, bardzo dobre dla naszego żołądka. Bo wtedy po prostu nasz organizm dobrze funkcjonuje wtedy, bo mamy dużo energii na cały dzień i nasz organizm nie próbuje oszczędzać. To było chyba to. U mnie wszystko zrobione w domu do jedzenia. Ja lubię restaurację testować. Uwielbiam sobie raz w tygodniu zamówić jakieś jedzenie z restauracji, żeby sobie porównać jakieś nowe smaki. Głód polecam. Nie. Głód nie jest fajny. Głód jest męczący. Kiedyś byłem na diecie, czy tam na jakiejś poście. Doktor Dąbrowski, chociaż ta doktor to chyba kurwa wymysł jakiś. Która polega na tym, że się je 800 kalorii. I tylko owoce i warzywa, niektóre. Niektóre owoce, niektóre warzywa. Ja pierdolę, jak ja byłem bezużyteczny przez ten czas. Wytrzymałem 2 tygodnie, chociaż pojąłem 6 tygodni. I czułem się jak pieprzone warzywo. Nic się nie dało robić. Po prostu ciągle mi się chciało spać, nic nie chciało mi się robić. Even the ace attorney would be astonished by such a fantastic idea. But for the killer, it's an idea that kills 2 birds with 1 stone. To make people think the killer is some pervert, it makes sense. Więc ja od tamtego czasu jestem antyfanem bycia głodnym. Znaczy, podobno to jest dobre czasami być głodnym, bo to dzięki temu tam wtedy jakieś takie reakcje chemiczne w organizmie się zaczynają robić. Ale nie za długo. Na pewno nie z rana. Nie lubię być głodny z rana, bo czuję, że wtedy marnuję dzień. This happiness you feel when the mystery you create is solved. Only producers know this feeling of ecstasy. But the real important talk begins now. Girl E had someone who can be called an accomplice. That person was actually Girl D. Girl D. You're talking about Mahiru, right? Huh? Mahiru is the accomplice? What is this? What does that mean? The piece of face that became an important clue in the music room murder. Girl D got rid of it. Tak jest. Bez lokowania, proszę. Bez lokowania. Ale a propos lokowania. Możecie kupić Snickersa za 2 złote.
a możecie wesprzeć mnie miesięcznie dwuzłotówkowym ptasiakiem. Użyj przycisku wesprzyj i zostań sponsorem już dziś. Parabababam. Jakoś film Henkel. And she felt a rush of anger and ended up killing her. But she should have had a clear murderous intent. I mean, she choked her out and then bludgeoned her to death. She probably made her unconscious by accident. And from there, she couldn't go back. I somewhat understand that feeling. You can? That's pretty scary. But Girl E was also killed by someone on the fourth day, or the game's last day. I might as well ask just in case. Who do you think killed Girl E? Już zawiera lokowanie. Brawo, ptaku, brawo. I see. It should have been Guy F. A scenario where Guy F murders Girl E out of a burning, hellfire desire to avenge his murdered sister. But Guy F is... What? It's just a story in a video game, isn't it? That's all you can say. If that game is telling the truth, it'd be a huge problem for you. Hey, clear this up for me. Those of you who appeared as characters in the game, do you remember this incident? That is... I'm terribly sorry, but... They don't remember! That's obvious! Because their school memories were, like, totally stolen! Even if I don't remember, I already know! It's obvious that guy is the killer! No one would kill a nice person like Mahiru besides a piece of shit menace to society like Fuyuhiko! Girl E and Mahiru were killed by that guy! You sure do talk a lot of shit. Well, I'm used to it by now. But does Mahiru's murder have anything to do with that game? Perhaps the two are unrelated. Mówisz brawa dla autokorekty, powinieneś powiedzieć chyba prawa dla autokorekty, prawa. No właśnie, to jest problem, że cały czas tak robimy, działamy. Tak, to by się zgadzało. To by się zgadzało. I can prove it with this. I'm not sure the two events are unrelated. At the very least, the killer has definitely played the game. Uchyliłem okno, bo bardzo mi się duszno zrobiło w pokoju. Jakbyście słyszeli jakieś dźwięki Niemców za okna, to krzyczkę to zamknę. Albo na inna krzyczę, powiem Achtung, Achtung. Albo Vorsicht, Vorsicht. Girl E, who was killed in the game, were both killed by a blow to the head with a metal bat. There's no way we can ignore that connection. Someone must have wanted to split her head open the exact same way they avenged the first victim. Hey, why don't you confess already? You're the one who killed Mahiru, right? You better cut that out right now! There is no way a stupid game could be the motive! You're dumb enough to believe that stupid game, and that's why you killed her as revenge! Ciekawe, co? If you keep making up your mind like that. Makoto ciężko jarze. Nie, Makoto to jest nie wypał. Muszę zacząć zerkać na to, co napisałem przed wysłaniem. No tak, warto było, jakbyś spojrzał wcześniej na to, co piszesz. Tak, prawda, to dobre. There's a possibility that it's a trap set by. A więc ty narzędzie zwrócił mnie topesz. I to metalowy nie topesz. My się zastanawiam, jak ten metalowy nie topesz lata. And most likely found out about the relationship between the characters.
That person could be using that knowledge. Tak, metalowy nietoperz, to jest to. I znowu ten jebany nietoperz niszczy nam kurwa życie, nie? Ile muszą nietoperze, albo jedzenie nietoperzy, albo metalowe nietoperze muszą zabić ludzi, żebyśmy nauczyli się. Nietoperze są złe, okej? Okay? Wybijmy wszystkie nietoperki, naprawdę. Don't you understand? I'm saying you might be the true killer. What is this? Like, I can only laugh. What are you even saying, you nasty toilet clogging bitch? Co to za tekst był? Ale ją zrównała z gównem. Masaka, ta mała jak wypieprzy jakąś wiązankę to. To a co zrobimy z Batmanem? A to co w tym uniwersum jest Batman? Nie wiem, z Batmanem? Z Batmana raczej. Nie mówcie Bruce'owi, a będziemy musieli go zamordować. A co jeżeli ktoś próbował opierdolić Bruce'a Wayne'a? I dlatego ta choroba się pojawiła? Fuck. A, poszłaś, byłaś, przecież wyszłaś z beach. Wyszłaś przecież. Taki rzeka ma słownictwo jak polski poseł. O mój Boże, ale jakie roastowanie. Jest taki tekst? Tak, jest. Why do you doubt? Do you know where Hiyoko? She was at the beach house, the scene of the crime. But I didn't go to the beach house. No, that's wrong. No, that's wrong. Nie miałem kiedyś niedaleko domu nietoperze. I co, pewnie nie dogotowałeś go i zjadłeś, tak? Seriously, I told you I didn't. I didn't. These footprints in the sand in front of the beach house. Aren't they yours? Dawaj, dawaj. I don't have such ugly footprints. They're probably Mikan's based on how ugly they are. Don't decide that based on ugliness. Hmm. They're not Yoko's footprints? That's strange. O nie, dobra, on wyrzuci z swoimi rysunkami. Matches these footprints perfectly. Collected? I never gave you permission to collect that, you nasty pedo. Foxo, czy ty jesteś Batmanem? Plus, the footprints left in the sand were facing away from the beach house. Which means, when the owner of these footprints went inside the beach house, they used a different entrance. A different entrance? Are you talking about the door facing the road that Mahiru's body was leaning against? Are you saying when that person went inside the beach house? Jasem, nietoperek, po co on cecek? The door was uwielbiam Czechów, mówiłem o tym. Czesi są najlepsi. A propos gier z Czech, musimy przecież zagrać w Kingdom Come Deliverance. Ah, I remember now. I remember when I went to the beach house. Hmm, so you finally decided to confess. I'm pretty sure you guys already know this, but going for walks in the morning is my daily routine. I've never heard of that daily routine before. And that's when I went to the beach house. I went there on my morning walk. Morning walk. Czyli jeżeli ona ma rację, to rzeczywiście ktoś ona została zabita po początku dnia. Ale my nie mogliśmy znaleźć trupa, znaczy nie mogliśmy rozmawiać z nią, nie spędzić czasu wcześniej. There's no way a bunch of worthless idiots like you guys would be able to do that. What the heck? Kiyoko, co ty mówisz? I did go to the beach house. But only during my morning walk. I didn't go any other time. Then you didn't meet up with Mahiru at the beach house? Obviously not! Saying I met up with her when I never even saw her? Is this a panel of idiots? Hmm.
No nieźle. I did go to the beach house. But only during my morning walk. No, that's wrong. Only during your morning walk, huh? Will you still claim that after you take a look at this letter? Aha. Jeszcze podejrzana. Soda, aka mechanik, aka rekin. Tak jest, to prawda. Jezu, nie wiem powiedzieć, kto wpadł na design, że gościu będzie miał takie zęby. A na przykład dla odmiany Tsumiki ma tylko jednego zęba. Prądem ją. Jak czekaliśmy, rzeczywiście. Ja myślałem, że już to dawno wiemy, ale Soda już akurat sobie przypomniał. Czy Żółwe Szczęki to jest jakiś sequel do Szczęk? So you should have seen Hyoko too, right? No, I didn't. It's just a coincidence that I passed by the diner. I wasn't even paying attention to the beach house. I went straight back to my cottage after I saw you guys. I didn't see anyone during that time. For some reason, that sounds suspicious too. It's the truth. Deal with it. Just leave him alone. It'd be a waste of time to question him any further. Anyway, that letter in Kazuichi's testimony says it all. You were meeting up with Mahiru at the beach house. Seriously? I don't know! Takie mam przeczucie, że naprawdę okaże się, że to Peko coś wykombinowała. No to Peko zabiła. Jakieś takie mam wrażenie, taka jakaś, ona jest taka pewna, ukryta. I była w tym czasie, jakby to się podpisuje trochę i wydaje mi się, że jakby... No, że to Peko. Peko. Hiro to w ogóle był niepomocny. Hiro to w ogóle był odjebany. Peko, co ty taka mądra jesteś? Hid yourself in a specific place and waited for Mahiru. There's evidence for that too. Closet. Oh. Here. The place where Hyoko was hiding. Are you talking about the closet? Yes, that's right. The gummy candy we found on the floor is the evidence. Hyoko, your favorite candy is gummies, correct? What's a gummy? I've never eaten something like that before. Just like that. I have captured the true character of this mystery. Hyoko, who summoned Mahiru to the beach house, hid inside the closet like a familiar. Ten Gundam, co on powie, to nie wiem, czy lepiej jakby nie dał mówić tym swoim chomikom. To się zbyt mroczny, dawaj chomika zamiast ciebie. Gadaj swoim głosem, ale to, co chomik by chciał powiedzieć. Że jak wygląda jak Monokuma? No wiesz, to jest ta firma na H. Podobno? Ja nie wiem, czy to... dam wam spoiler, więc jak ktoś nie chce spoileru, to wyciszcie teraz grę na chwilę.
mam 100% spoiler, ale to jest pewniak. Sprawdziłem to. Że Monokuma po trzeciej części gry założył firmę, która produkuje żelki i jest na naszym realnym świecie. Przez to są potwierdzone dowody, że tak naprawdę Monokuma stworzył tą firmę, którą mamy tutaj w tych czasach i naprawdę Monokuma istnieje. Serio, potwierdzone. That is right. It cannot be Hyoko. That mask belongs to Sparkling Justice. Huh? Sparkling what now? That mask says it all. Sparkling Justice is hiding on this island. Which means the legendary serial killer Sparkling Justice is the one who killed Mairu. What the fuck? Znowu ten legendarny seryjny zabójca, ja pierdzielę. O Jezusie. Co ale boring. Boring. Don't blame Miss Sonia. It's just a difference between cultures. Culture shock, you know? Hyoko, why don't you just admit it already? You're being unreasonably stubborn. It's all in your head. Oh, why can't you understand? I'm not the killer. Good cop. Yeah. Mi się wydaje, że ona tak wymusza trochę, żeby wszyscy ją tak traktowali lżej. O nie, znowu. I shall render my verdict upon this mystery's conclusion. Hyoko is the sinner who killed Mahiru. I'm telling you, it's a trap. There's no doubt. You went to the beach house, right? That is... And weren't you also hiding in the closet? So that's when you dropped the gummy! You waited for your chance to kill Mahiru. And afterward, you fled from the beach house! At the time the door facing the road... was blocked by the body. Tak, tam wisi z tyłu. What so the fuck? From the beachside entrance. Biedna Monomi. And that's how you left your footprints. Nie ma X-a, tylko skrzyżowane w sztućce. Nie widziałem, jest naprawdę? I shall render my verdict upon this mystery's Hyoko is this. There's no doubt you went to the beach house, right? Oh, and weren't you also hyped? So that's when you dropped the gummy. No, that's wrong. About that gummy, did Hyoko really drop it? The only one childish enough to eat gummies is that midget over there. You're a midget too, you know. You're the one who worries about never getting taller.